Bez liści laurowych wiele mięs i zup nie miałoby takiego aromatu i smaku. Ten gorzkawo-korzenny posmak uzyskany dzięki liściom laurowym na stałe zagościł w naszej kuchni. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że to nie jedyne jego zastosowanie. Z racji na to, iż jest to rodzaj zioła, to sposoby wykorzystania go są bardzo szerokie. Nie chodzi tutaj tylko o walory smakowe, ale również zdrowotne. Liść laurowy zwany jest też liściem bobkowym. Pochodzi z regionu śródziemnomorskiego. W Polsce nie występuje. Czasami jest jednak uprawiany jako roślina pokojowa. Liście laurowe są używane również w ziołolecznictwie przy kaszlu, zaburzeniach ukrwienia, schorzeniach skóry, domowym leczeniu ran czy chorobach reumatycznych i wielu innych schorzeniach oraz chorobach. Liść laurowy to świetny środek na stawy, oczyszczanie organizmu z toksyn, a nawet cukrzycę i choroby skóry. Doskonale tonizuje skórę i łagodzi stany zapalne. Napar z liści laurowych poprawia też trawienie, ponieważ zwiększa wydzielanie kwasu żołądkowego. Poza tym, dzięki właściwościom bakterio- i grzybobójczym, może pomóc osobom zmagającym się z łupieżem i trądzikiem. Parzenie wawrzynu w celach zdrowotnych jest często stosowaną praktyką, jednak najlepszym rozwiązaniem jest spalenie jego liści w pomieszczeniu. Wystarczy, że podpalisz kilka liści w popielniczce w jednym z pomieszczeń w Twoim domu i wyjdziesz na 10 minut. Po tym jak dym upadnie, którego nie poleca się wdychać, w pomieszczeniu odczujesz delikatnie korzenny zapach. Wdychanie go poprawia nasz nastrój z racji na wycielanie serotoniny, hormonu szczęścia wydzielanego przez nas organizm. Serotonina jest jednym z najważniejszych neuroprzekaźników w mózgu, odpowiedzialnym za procesy zasypiania, kontrolę nastroju i samopoczucia. Poziom serotoniny ma również wpływ na potrzeby seksualne i apetyt. Dlatego właśnie już po kilku sekundach od wdychania zapachu liścia laurowego poczujemy się rozluźnieni, spokojni i zrelaksowani.